13, Kujnowski Daniel. Z numerem 17, Malewski Jacek. Z numerem 7, Mariusz Chrzanowski. Z numerem 14, Damian Kujnowski. Z numerem 6, Gunkowski Radosław. Z numerem 11, Andrzej Mocarowski. Z numerem 21, Marcin Marzec. Z numerem 8, Konrad Kaponik. Z numerem 2, Maciej Głaz. Z numerem 22, jedyna kobieta dzisiejszego meczu, pani Bernadeta Kielnicka. Z numerem 9, Andrzej Wodkowski. Z numerem 16, Waldemar Ciesik. Oraz numerem 4, Jan Wajna. Selekcjonerem reprezentacji samorządu miasta Łomża został pan Maciej Borsewicz. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomży. W składzie odbójka PS-u wystąpią z numerem 0 na pozycji bramkarza Macko Marcin, z numerem 17 Kowalski Zbigniew, z numerem 22 Artur Siliwecki, z numerem 5 Jarosław Kluczyk, z numerem 11 Swalina Adam, z numerem 13 Józef Kościkiewicz, Uściłowicz. Z numerem 10 Marek Kopczewski. Z numerem 8 Sławomir Stanisławski. Z numerem 2 Marcin Roczkowski. Z numerem 16 Paweł Kamil. Z numerem 2 Krojanowski Marcin oraz Gajowny Kamil. Wielkie brawa dla obydwu drużyn. Dla obydwu drużyn życzymy wygranych. Zapraszamy do rozpoczęcia spotkania. W składzie podboju PKS-u wystąpił Macko Marcin, Kowalski Zbigniew, Śliwecki Artur, Kluczyk Jarosław, Cwalina Adam, Kościołowicz Józef, Kopczewski Marek, Stanisławski Sławomir, Mroczkowski Marcin, Kamil Paweł, Trojanowski Marcin oraz Dajani Kawan. W pierwszej 11 samorządu miasta Łomża wystąpił Artur Nagodny, Marcin Sawko, Jacek Nerewski, Mariusz Chrzanowski, Andrzej Modelewski, Konrad Kaponik, Maciej Głaz, Bernadeta Krynicka, Andrzej Włodkowski, Waldemar Cieśnik oraz Jan Wajno. Życzymy sukcesu w dzisiejszym meczu. Rozpoczęcie wielkiego rewanżu. Mecz rozpocznie pan Andrzej Mocarewski z drużyny Samorządu Miasta Łomża z numerem 11. I rozpoczęliśmy.